Państwa, aby ta dostępna kwota alokacji dla całego progu została zwiększona i wskutek tego wszystkie projekty, wszystkie wnioski, które zostały złożone, uzyskały dofinansowanie, dla nikogo nie zabrakło pieniędzy. I właśnie takimi działaniami poprzez wspólną współpracę między zarządem a radnymi doprowadziliśmy do tego, że ten podział środków unijnych w czasie tej kadencji sejmiku był sprawiedliwy i dzięki temu mogły skorzystać na tym wszystkie gminy, w tym przede wszystkim również gmina Łapy. I to był mój cel poprzedniej kadencji i uważam, że z tego celu, z tego zadania się wywiązałem. Dzisiaj niestety gmina Łapy jest gminą przede wszystkim i biedną, i zadłużoną, i zaniedbaną, i dotkniętą bezrobociem. I tak naprawdę naszym celem powinien być rozwój, bo bez tego rozwoju nie ma tak naprawdę nic. I władze uprawiając propagandę sukcesu, chwaląc się funduszami unijnymi, które nie do końca są tylko zasługą Urzędu Miejskiego, chociaż ja doceniam osobiście pracę urzędu, bo w urzędzie zawsze znajdują się pracowici, uczciwi ludzie, z tym, że władza przedstawiając swoje sprawozdanie i podsumowanie kadencji zapomina o dwóch najważniejszych danych liczbowych, które przemilcza faktem. Przede wszystkim jest to kwota zadłużenia gminy, która wynosi 27 milionów i według założeń na najbliższe lata ma po prostu rosnąć i nam przyjdzie się z tymi odsetkami, z tymi kredytami zaciągniętymi zmierzyć w najbliższym czasie i zmierzyć się w ten sposób, że my będziemy musieli te po prostu zobowiązania pokryć, gdy nie mamy tak naprawdę dochodu, bo gmina Łapy jest gminą biedną. Jeśli chodzi o kwotę, o liczbę osób bezrobotnych, bo tutaj właśnie gmina jest dotknięta bardzo poważnie tym problemem, no to tutaj ta liczba bezrobotnych właśnie waha się na poziomie około 2000, z tym, że musimy pamiętać, że znaczna część ludzi po prostu wyjechała z Łapy. I tak naprawdę nie ma co się oszukiwać. My musimy zrobić wszystko, aby się rozwijać.